Ja Rosję poznawałem i właściwie poznałem w ogromnej mierze, przede wszystkim Rosjanina, bo jedna rzecz to jest mówić o Rosji, o wielkim kraju, a inna rzecz to mówić o Rosjaninie, o człowieku, o narodzie. Więc ja ten naród i tego człowieka poznawałem w ogromnej mierze dzięki kulturze. Jakby to paradoksalnie nie brzmiało, zaczynając od Syberii, od tajgi, bo tam sięgałem do rosyjskiej literatury, mimo że języka jeszcze wówczas nie znałem, musiałem się jak przez dżunglę przebijać, przez ten alfabet nawet, który był dla mnie abrakadabro, ale już wtedy Tolstoj, Czechow, Turgieniew, wielka rosyjska literatura i poznawało się rosyjskiego człowieka w ten sposób. No i potem im dalej, tym więcej i można powiedzieć tak, ja Rosję poznałem i znam od tajgi do Pałacu Kremlowskiego, od Bajkonuru do Teatru Wielkiego. I jeśli chodzi o kulturę, to niestety ja przecież kocham swój kraj i naszą kulturę i szczycę się nią, ale jest u nas pewna maniera, przynajmniej u pewnej części ludzi, traktowania Rosji, Rosjan w sensie kulturowym jako coś gorszego. A kultura rosyjska naprawdę osiągnęła wyżyny i w sensie literatura, i plastyka, i muzyka, balet. Ja oczywiście nie jestem znawcą, dzisiaj mam znacznie mniejszy kontakt z dorobkiem rosyjskiej kultury, ale jak już wspomniałem, rosyjska literatura, którą poznawałem potem już coraz pełniej, coraz szerzej, Dostojewski, ale rosyjska muzyka, kompozytorzy, Rimski-Korsakow, późniejszy Strawiński, Prokofiew, Szostakowicz, wielkie, wielkie nazwiska. No i oczywiście już mówiłem o literaturze, ale te wielkie postacie, Tolstoj, Dostojewski, Gogol, Czechow, Turgieniew, to są filary, to jest literatura typu światowego, o ile, cóż mogę powiedzieć ze smutkiem, nasi wielcy, zaczynając od Sienkiewicza, no jednak nie mają tego typu uniwersalnego, nazwijmy to, wzięcia jak Rosjanie, może z uwagi na skalę kraju, ale jest to rzeczywiście kultura wielka. Już nie będę mówił o balecie, bo ten jest znany i na świecie, można powiedzieć, awangardowy, przodujący. Uważam, że jest rzeczą niezwykle ważną, ażeby w okresie, kiedy między naszymi państwami zarysowują się różnego rodzaju problemy, rysy, ja nie wchodzę w tej chwili, kto bardziej winien i odpowiada, są w historii naszej te różne bolesne punkty, które czasami utrudniają znalezienie wspólnego języka. Dzisiaj uważam, że historia powinna być zostawiona historykom przede wszystkim, a nie budzić jakichś doraźnych emocji, no ale to jest inna sprawa. Ale kultura jest tym balsamem, tym spoiwem, który nasze narody przecież słowiańskie, o pewnej wspólnocie, bliskości językowej, kulturowej, to powinien być ten główny pomost. Ja cieszę się z każdego wydarzenia kulturalnego rosyjskiego w Warszawie i polskiego w Moskwie. Takie też przecież są, wiem jak polska kultura, ludzie polskiej kultury, aktorzy, pisarze są cenieni, bardzo się z tego cieszę. Chodzi o to, żeby ta kultura była, tak jak kiedyś mu się mówiło, armia maszeruje na czele, co było moją profesją, kultura powinna maszerować dzisiaj na czele wszystkich procesów, które powstają między narodami.